Peter, it's time to get up. Jaho, witam wszystkich, Hisayuki z tej strony i Spidey. I gramy dalej w Spider-Man oczywiście teraz. Tu Centrala Sable, potrzebny meldunek na temat sytuacji w Spanish Harlem. Posterunek działa, idziemy na całość, dozwolona ostra amunicja. Jaho, witam wszystkich serdecznie, Hisayuki z tej strony, gramy dalej w Spidey'ego. Między nagraniami, żeby nie tracić czasu, ponabijałam minimalnie przestępstwa bandytów i demonów, te, które nie były skończone. To znaczy tutaj nie i tutaj nie. Nabijałam tylko tak, żeby zostało nam jedno bądź dwa do zrobienia z każdego, bo one są bardzo, bardzo mocno powtarzalne i tak naprawdę nic więcej się tam ciekawego nie dzieje, a i tak już mamy powtarzalność dosyć intensywną. Przy takich miejscach właśnie jak obóz więźniów, więc chciałam sobie dokończyć te zadania, te posterunki, zanim ruszymy z fabułą dalej. Bo według statystyk w grze mamy około 80% fabuły, a to oznacza, że za niedługo dojdziemy do momentu, w którym będzie nie możecie się cofnąć, w tym miejscu musisz grać dalej, plus chciałabym jeszcze te dodatkowe zadania zrobić, więc porobimy sobie dzisiaj te wykrzykniki i resztę tych baz. A, kostium zmieniony na ten tutaj, wyposażony, komiksowy. Jego specjalny atak to żarcik, on tak naprawdę nic nie robi. Więc zmieniłam na ten silny do walki. I zmieniłam sobie również modyfikację kostiumu na łupieżce, gdzie wykończenia zapewniają amunicję do gadżetów. Ujawnienia na minimapie ukryte miejsca fotograficzne, sensor zbliżeniowy. A propos miejsc, jak pytałam ostatnio, gdzie ja będę wiedzieć, jak znajdę, gdzie się robi zdjęcia. I tutaj uderzenia, żeby licznik serii na przykład nie spadał, to tak w tej chwili. Co do umiejętności, chyba możemy sobie już kupić wszystkie, bo mam 4 punkty do wydania, więc przetrzymanie i uwaga, ostatni punkt. Odrzucanie rakiety do wrogów. Tak jest. Najlepszy Spider-Man. Fajne jest to, że na poziom nam jeszcze tutaj widzę punkty wpadają. Co jest co więcej poziomów? Nie wiem, ale zobaczymy. Dobra, trzeba się jakoś za chłopaków wziąć. Z której strony by kogo podejść? Może zacznijmy od tego kolegi. Wydaje się być chętny. Yuri, więźniowie z Rikers zajęli tu całą ulicę. Dostajemy zgłoszenia od mieszkańców, którzy boją się wyjść z domu. Przekaż im, żeby na razie nie wychodzili. Muszę tu trochę posprzątać. Dokładnie tak, tylko żeby mnie ten snajper nie złapał. Na razie. Dobranoc. Dobranoc, właśnie miałam to powiedzieć, Spidey. O, chyba się pajęczyna wyskoczyła i złapało go w ścianę. Tak jak zresztą powinno. Na pewno, jakie to jest wielgachne, no po prostu masakra. Co to by... Tylko nie chrap. Zobaczymy, ilu będę w stanie zdjąć w ten sposób. Dopóki nam nie wyskoczy walka i wiecie, zdejmowanie wszystkich po kolei. I ziup, przy ścianie. Dobra, tu trzeba będzie być bardziej ostrożnym. Ludzie, którzy się dokręcą, zasługują na swój los. Haha, bo jest ich tutaj troszkę więcej i oni mogliby mnie ewentualnie dojrzeć, a tego byśmy nie chcieli. Oj. Odpocznij sobie. Ładnie weszło. O, mogę go od razu, super. Elegancko namierzyło. Zdjęłabym teraz tego kolegę, co tam sobie chodzi. O. Niespodzianka. O, niespodzianka.
Dobra, jest ich tu na pewno więcej. Jake, melduj! Sprawdźcie, co z nim. Co tam? Sprawdzę to, zaczekaj. Jak oni się zachowują, czasami jakby nie wiedzieli, że Spider-Man tutaj biega wszędzie. Musisz się położyć. Jakie to jest satysfakcjonujące. Więcej was tu nie było. I po sprawie. Nie o tego mi chodziło, ale dobra. Co tu tak cicho? Przyśnijcie tu więcej ludzi. Ściągnijcie! Spider-Man tu jest! Załatwić go! O, jeszcze? Czekajcie, teraz ta... O nie, 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 nie! Postrzelać do celu! To jedno, ale jak się go wyrzuca stamtąd? Oj. Nie dajcie się zastraszyć! Oj, oj! A co was tutaj tak dużo? Ściągnijcie go na siebie! Co to jest? O, wystrzelam sobie przez przypadek dwa razy. Jak to w Nowym Jorku? Zwalnia się jedna posada i natychmiast zbiega się tłum chętnych. Skąd on bierze ten chłop? Chciałam rzucić, no. W sensie chciałam rzucić tym rakietą. O, mam ją. Ja. Kolejni? Panowie, naprawdę nie trzeba. I tak już jestem przerażony. Nie wiem, kto wymyśla Spidey'emu te teksty, ale ja naprawdę... Spidermanie, rozmawiałam z miejscowymi. Zbiegowie próbują się włamać do ich budynków. Też tak słyszałem. Chcą przejąć cały budynek. Znacznie łatwiej będzie się z nimi rozprawić na ulicy, bez zakładników. Robię co mogę, odezwę się później. Jak najbardziej. Ze mną nie będzie tak łatwo! Mówisz? Uwaga! Aha! Miasto mnie, no. No przykryj mu się tak. Zostało moje. O, nareszcie przybyło wsparcie. Dobra, ja będę głównym solistą, a wy róbcie chórki. O, uwielbiam to. Nie ma tu więcej nikogo? O, ja się tak rozkręciłam, żeby z wami walczyć, no. Chciałam złapać. Cofnąć się! Tu teraz dalej! Spadaj! Okej. Ściągnijcie go na siebie! Zabolało, co? Oj, no weź! Co to jest? Czego tu się robi zdjęcie? Oj, tego się nie łapie. Ba! Zapłacisz za to! Hej, miło was widzieć! Zastanawialiście się, jak dziwne jest słowo posiłki? Ludzie, to nie jedzenie! A mam! Orzesz ty. Tak to się kończy. Sprowadźcie go na ziemię. Jak się próbuje zrobić specjalne ataki. Podamy jak muchy, weźcie się w garść. Podamy jak muchy. Bo lubię ten strój. Przygotuj się na cierpienie! Zawsze mi się podobał. No dawaj go. Oj! Mam tego wielkie!
Co ci więcej? Jesteś ostatni, prawda? Myślisz, że masz szansę? Żałosny! No, ups. Do lampy go chyba przyciągnęło. Yuri, sytuacja opanowana. Panowie w pomarańczowych wdziankach gotowi do odbioru. Spisałeś się. Gdyby dostali się do któregoś z budynków, wyrządziliby mnóstwo złego. Ui! Teraz, gdzie ten aparat? Myślicie, że chodzi o graffiti? Shockton? Nie. O, coś tutaj na dole? O, jak... Bingo! Ja, jaki ładny! Jaki ktoś tu ma fajny ogródek zrobiony! Elegancko! Dobra, tylko teraz takie bieganie po mieście i znajdowanie tych zdjęć będzie okrutnie trudne. Rzeczywiście... Mogłam iść za waszymi radami, tylko nie zauważyłam wcześniej, wiecie, mówiłam już o tym, wspominałam, chociaż wciąż jak najbardziej wszystkie rady, jakie macie, przyjmuję. Ale wspominałam o tym, że no, nagrywam dużo odcinków naraz do przodu, jeżeli chcę się wyrobić z tyloma seriami naraz. Moi drodzy, słyszeliście, jak wyrażałem obawy związane z zagrożeniem, jakie niesie dla swobody obywatelskiej system ostrzegania stworzony przez policję? Przynajmniej stworzono go do walki z przestępczością. Za to niedawno widziano, jak Spider-Man coś przy nim kombinuje. Moi słuchacze podejrzewają, że próbuje go wyłączyć, żeby móc bezkarnie popełniać nielegalne czyny. Musicie wiedzieć, że Spider-Man nie jest zwykłym, szarym gnojkiem jakichś wielu. To kryminalny mistrz kung fu 12 stopnia, który zawsze stara się być 50 kroków przed wszystkimi. Dlatego uważam, że hakuje system ostrzegania, by szpiegować was i mnie! Jedyna obrona przed tym? Słuchanie mojej audycji przez cały czas! Jeśli zamierza nas szpiegować, pokażemy mu, że doskonale o tym wiemy i idziemy po niego! Słuchajcie mnie! Od razu po obudzeniu! Ej, ładnie tu! Jaki klub, bar, restauracja... No i znowu... Piwo! Piwo, a nie biwo. Piwo kraftowe to chyba robią. Dobra, wszędzie do mnie strzelają. Okrutne. Tu mamy zrobione. Wydaje mi się, że pasowałoby wrócić gdzieś tutaj. O, a najlepiej zrobić sobie bazę. Bazę. No i jakieś przestępstwo na pewno nam się tam załaduje. Nie ma problemu. Douglas, tu Centrala Sable. Szefowa chce wiedzieć, co u was. Punkt obserwacyjny założony. Nie widać głównego celu. Mhm. Ciekawe, kto jest głównym celem, ho? Walka z nimi tu na dole jest bardzo nieprzyjemna. Słyszałeś, że Erickson zginął? To sprawka Elektro. Muszę przyznać, że Spider-Man nie wygląda mi na mordercę. Podoba mi się, jak się rzuci pułapkę i dwóch ich się ze sobą przytula. Niestety... Niestety... Problem w tym... Szukajcie dalej, nie może się nam wymknąć. Problem w tym... Że na Sable nie zawsze to działa. Fajne jest wystrzelenie tego gościa stamtąd. Zrzucić czterech przeciwników z dachu. No spróbujemy, tylko oni tam mi naprawdę jesień średniowiecza zrobią. Te reflektory mają za zadanie mnie zbawić? Dajcie coś bardziej jednoznacznego. O, wiem! Symbol pająka! Nie, pozwaliby was. Takie małe odniesienie do Batmana. Wchodzę! Nikt nigdzie nie wchodzi. Bez mojego pozwolenia. Oj! A, nie zdążyłam. Wchodzę! Ajajaj! Chciałam go zrzucić z dachu, no. Straćmy go! Nie tego! Tego drugiego, dawaj. Złapiesz go przecież. Da radę. Mam go! Po jednym, no! SM1 za...
Ciekawe, czy właściciele tych budynków każą Sable płacić za wynajem dachów. Harlem Sable przestępstwa 1/5 dopiero? O. Rzeczywiście zostało jeszcze sporo w Harlemie. To musicie wybaczyć, będziemy w Harlemie robić więcej Sable, chyba że ich po prostu wytnę. Niż mi się wydawało. Bo byli w rozwijanym pasku, który mi zniknął. No i plecak musimy jeszcze odkryć. Myślę, że plecak złapiemy sobie w ostatnim odcinku, nie w ostatnim, w następnym odcinku, żeby odblokować też nowe ubranko. Punkty są też za bujanie się, o. Nisko. Yuri, wygląda na to, że agenci Sable wyrzucili lokatorów jednego z budynków i sami go zajęli. Do tego zamknęli tych, którzy się stawiali. Dobra, z tym będę mogła coś zrobić, ale pokrzywdzeni muszą się do nas zgłosić. Uwolnię tych ludzi i dopilnuję, żeby donieśli o tym policji. Tam jest jeszcze jeden na górze. I tam, ale mnie zaskoczył trend, do którego tu dobiegłam przez przypadek. Jak oni się skubani potrafią... Powiem wam, że to wybicie to jest genialne. Nie jesteś zbyt spostrzegawczy. A co, absolutnie nie trochę. Czy to już wszyscy tu dookoła? Bardzo przyjemne jest to rozwalanie ich w ten sposób. No co? Mogę się cieszyć z przemocy w grach, nie? Najgorsi byli snajperzy, jakich już nie ma, to zresztą w sumie możemy sobie walczyć. Ojej, przestraszyłem cię? Ojej. Patrzcie. Dziesięć kopnięć z lotu, dobra. Ojej, przeciwników po cichu, oj. Oj, ty, oj, kolega z bazuką! Jesteśmy na niej, jeżeli chodzi o bazuki, nie lubimy bazuk. I z góry go. Oj! I buta! Oj, ups! Gdzie jestem z bazuką, no? Nie do tego chciałam, ale dobra. Wróćmy go! Centrala, kilka jednostek nie odpowiada. Dajcie wsparcie. Prawie dostał. Nasz dostał! Fala druga. Jeszcze się ma dobrze. Zabierz sobie to, masz. Najgorsi są z tymi... Ci z bazukami, mówię wam. No kościuję jeszcze. Bo jak on się obudzi, to już... Co mu tam wypadło? Wahadełko! Co ty, a ty co masz przy sobie? Broń? W sumie za dozbrojenie też są punkty, ale... Poczekam na kolejną falę. Nie dajcie mu walczyć z powietrza! Nie? No weź! Haha, przybyło wsparcie! No to się zabawimy! A jednak przywieźli to samo, to auto, o którym mówiłam, żeby nie przywozili. No daj się urwać, no. Ups, oj! Wyślijcie tu medyka! Aresztujecie! Bandy ci schodzą na dwa ciosy. Ej, no! Zignorowali użyty przeze mnie unik, no. Czemu ja nie
nie przywołałam tych pajączków wcześniej. Kolejni? Wiecie, że czekają na was prawdziwi przestępcy, prawda? Uzie. Spidermanie, twoje podejrzenia się potwierdziły. Ludzie wyrzuceni z tych mieszkań przebywają w schroniskach albo śpią na ulicy. Wiem, jak to jest nie mieć dokąd pójść. Dobrze, że ci agenci są zakuci w pancerze, bo takie sytuacje mnie wkurzają. No, dokładnie tak. O, ten kolega też już wyszedł. Rakieta leci... Gdzie ten rakietowiec jest? Gdzie jest kolega od rakiet? No jak to, no? Z czasami nie bardzo ogarniam. Skąd się biorą niektóre nieuniki? Hej! Agenci Sable, pomocy! Atakują mnie agenci Sable! A, cholera! Żartowniś. Oj, ile ich tu jeszcze jest? A nie akceptują tego, dobra. Dobra, ale gość od bazuki gdzieś właśnie tutaj jest. Gdzieś ty jest? Tu. Gdzie mi z tym? Koncentracja. Agenci Sable! Pomocy! Atakują mnie! Agenci Sable! Kolejni? Jak na prywatnych ochroniarzy jesteście mało dyskretni! Bardzo. Aha, jak się potknął. Trzymać go przy ziemi! Mamo, myślałam, że go obudziliśmy. No już! No ich tu jeszcze jest. Kryć się! Zaszło! Mówisz, chodźmy. Widzę jeszcze trzech przynajmniej. Jeden. Co on siedział w tym? No czemu nie wyszło? Zazwyczaj tak ładnie wchodzi. A. Patrzcie. Bam. O, zabawne. Ło, rozwaliliśmy tam połowę rzeczy. Jeszcze jeden gdzieś. Gdzie on jest? A on wypadł chyba poza ten. Ktoś gdzieś sterował, celował do mnie z góry. Jo, co tyle hałasu? No właśnie, miał mówić jeszcze. Więźniowie. Dziękuję. Proszę. Yuri, wyrzuceni mieszkańcy wracają do domów. Dobrze. Ja tymczasem przekonałam ludzi burmistrza, że masowe eksmisje wyborców nie przysparzają mu popularności. To się nie powtórzy. Uhu. Spidermanie, dobre wieści. Burmistrz w końcu wziął się za Sable International. Nie mogą już zamykać ludzi bez przestrzegania procedur prawnych. Może dotarło do nich, jak im to psuje wizerunek? Czyli tę sprawę mamy już z głowy. No, nie do końca. Agentom Sable nie spodobało się, że niszczysz ich złoty interes. Pewnie będą na ciebie polować z jeszcze większą zaciekłością. I to bezkarnie. Po tym wszystkim czułbym się nieswojo. Nawet gdyby nikt na mnie nie polował. Niech próbują, nie boję się. Mia. Uhuu. Ale przestępstwa Sable musimy jeszcze zrobić. Jak się tu dobrze rozpędzimy, to ten...
Zaraz będzie na pewno jakieś zadanie. Oj, i tego nie może. To nie jest z misji do zdjęć i tak sobie zrobimy. Podoba mi się ten styl. Ostatnio zaczęłam rysować właśnie w takich bryłach. Zaraz ktoś zadzwoni. Ach, boga, agenci Sable. Halo? No, nikt nie dzwoni. To idę sobie zrobić zdjęcie, skoro się aparat pokazał. Wzywam agentów z Manhattanville. Meldujcie, co u was. Przyjąłem, wszystko jasne. Zatrzymujemy podejrzane osoby. A tu jednak graffiti, tylko to tutaj? Dobra robota. Dobra, gdzie to przestępstwo? Jeśli na mapie nie pokazało, no trudno. Nie tak dawno temu demony dokonały kolejnego ataku terrorystycznego. Porwały autobus wycieczkowy i wzięły pasażerów na zakładników. Jest z nami jedna z porwanych, pani Edna Packer z Ediny w Minnesocie. Proszę powiedzieć, co tam się stało? Ci zamaskowani zwyrodnialcy weszli do autobusu, wymachując bronią. Myślałam, że już nigdy nie zobaczę swoich dzieci. Wtedy do akcji ruszyła policja. No i Spider-Man był taki dzielny. Pani Packer, cieszę się, że jest pani z nami i że mogę panią oświecić w temacie Spider-Mana. Nie jest pani z miasta, więc nie wie pani, jakim jest łachudrą. Uratował mnie i mojego męża. Proszę na to spojrzeć z innej strony. Macie takie przypadki w Edinie? Ależ oczywiście, że nie. A macie w Edinie Spider-Mana? Nie. Zapewniam panią, że to nie przypadek. Nie ma za co dziękować, pani Packer. Wyjaśnienie tych rzeczy to moja powinność wobec społeczeństwa. Patrzcie, jak zrobiliśmy jeszcze elegancko tu zdjęcia gdzieś po drodze przez przypadek. O, jest. Nie no, powiem wam, pięknie nam tu wchodzi. Dobra, zadanie jakieś dodatkowe. Ach, czy to jest to z... Tak, to jest to. Freedom Tunnel. Przed założeniem Feast to tutaj chronili się nowojorscy bezdomni. Dziś jest tu prawie pusto. Dobra krajówka. Musi tu być gdzieś ukryte wejście. A to pewnie w tej psiej paszczy, tu są drzwi, ale zaczekaj, chcę się tu Aha, się rozejrzałam. Bingo. Tu chyba jest wszystko, co ukradła, ale jej samej ani śladu. Dane finansowe gangów Marzi. Próbuje je szantażować? To nie musi być zły pomysł. Najwyżej jej skopią ogonek. Te obrazki wszędzie były też, no. U, jaki ładny. Kilka lat temu Fisk zgłosił kradzież tego portretu. Ładny, fajny styl. Taki prosty, a zarazem niekoniecznie. Co tam z tyłu takie siedzi gołe jakby? Wino z winnic Maggi. Tam to z tyłu właśnie. O, są kotki, jojojo! O, pająk. Ale słodkie. Kotek bawi się z pajączkiem. I wbrew jego woli zamyka go w słoiku. Naprawdę urocze. Ja na te koty patrzyłam, ale tamten też spoko. A mogłabym mieć takiego kota? Oj, jak ja bym chciała takiego kota mieć. Otwarty safe. Wow! Felicia chciała to ukraść, kiedy pierwszy raz ją złapałem. Wygląda na to, że w końcu dopięła swego. Jak ona to wyniosła? Stroje i kostiumy. Co to? Strój Spidermana? Pająku, goniłeś za mną, żeby mnie wybawić, co? Jesteś rozkoszny i taki słodki. Dlatego zostawiłam ci coś miłego. Znalazłeś? To się pochwal. Samo na nas weszło? Niemożliwe, żeby to wszystko była gra, prawda? Kocim śladem. To dzisiaj będziemy mieć dwa kostiumy. Spidermanie, Black Cat właśnie okradła posterunkowy magazyn dowodów. Co? Jak to? To miejsce jest jak Fort Knox. Te koty, które znalazłeś, gdy trafiły do magazynu, nawiązały połączenie, wzmocniły swój sygnał i wyłączyły alarm. Przemknęła się zupełnie niepostrzeżenie. Wiedziała, że znajdę koty i wam je przekażę. Wrobiła mnie, znowu! Co zabrała? Tylko swój kostium i sprzęt.
Dała mi znaleźć graty warte 50 milionów tylko po to, by odzyskać swoje wdzianko. To znaczy, że planuje jeszcze większy skok. No, nieźle cię wyrolowała. To trzeba jej przyznać. Uśmiechasz się? Brzmisz, jakbyś się uśmiechała. Muszę lecieć. Uwaga wszyscy, zgłoszono włamanie. Czy mi się zdaje, czy mnie trafiło? Dobra, bo ja tu... Do wszystkich. Świadek zgłasza rozbój. Podejrzani są uzbrojeni. Miejsce zdarzenia to Lincoln. Odbiór. No właśnie, próbuj się tam dostać. Pokonaj bandytów, dobra. No i najmniej przyjemna walka to jest z Sable. Oni są dosyć tacy intensywni, że tak powiem. Bardzo intensywni, że tak powiem. Zastrzegamy sobie prawo do nieobsługiwania i nawalania przestępców. Tak tu jest napisane. Pójdziesz do piachu, Spider-Manie. No i przyjechało więcej jakby. To jest fajne. A naprawdę zabawne to jest, jak przykleje się ktoś... Oj, jeszcze Sable za mną leci. Jak przykleje się ktoś taki jak ten tu do kosza i można nim rzucić w drugiego. Jeszcze Sable będziemy musieli powalczyć, zawsze tak. Odkąd jest ten... Niestety, odkąd jest już ta większa akcja, to trochę ciężej się robi te zadania z tymi. A ty co jeszcze? No! A czemu Sable zniknęło? Po aresztowaniu Fiska cała drobnica wypłynęła na wierzch. Patrzcie, jak biegnie do nas. Kiedyś owijałem przestępców siecią i zostawiałem glinom liścik. Teraz tylko SMS-y. Strasznie bezosobowe. Strasznie. Chodźmy zrobić ten. Tutaj. Fajny ten kostium, podoba mi się. Ta stacja bada burzę i stanowi zabezpieczenie dla reszty. Stacje są wrażliwe na pioruny. Uderzenie skasowałoby wszystkie zgromadzone przez nie dane. Dlatego w razie niebezpieczeństwa automatycznie wysyłają je na serwery Oscorp. Upewnij się, że działa, dobra? Zbiera się na burzę, a automatyczne przesyłanie nie działa. Nie mam czasu na pisanie kodu. Będę musiał ręcznie połączyć koncentratory danych. Potem wdrapię się na szczyt budynku Oscorp i dostroję odbiorniki. Robiliśmy pierwszy koncentrator mam nad głową. Podobnego. A jak to robić? Okej, okay, moje soczewki powinny podświetlić koncentratory na czerwono. Idzie burza. W sensie takie? A tam. Mam. Teraz muszę je wszystkie połączyć. Pioruny chcę zobaczyć. Rany, robi się tu nieciekawie. A są. No jeszcze. To nie jest czasówka, więc... Chociaż idą te pioruny w tamtym kierunku. Fajnie. No, usiądź na tym. Mam. O, energia z odbiorników naładowała mnie dodatnio. W każdej chwili może mnie trafić piorun. Mój ładunek rośnie. Jak się nie sprężę, to będzie po mnie. To jest zabawne. O, kawał drogi. Szybko opuść obszar, by uniknąć trafienia błyskawicą. Myślałam, że uniki będą wystarczające. No to szybko opuść obszar. Jeszcze tu zadanie jakieś. O, i zdjęcie można tu czemuś zrobić. Co tu ma zdjęcie do zrobienia? Gdzie to zdjęcie? Urocze. Hehe. Patrzcie. Sorry. Dwie rzeczy na raz, za jednym zamachem. Chociaż ciekawe, czy jak mnie piorun walnie, to jest jednorazowy trzaśnięć.
Chciałem się tu złapać. Zaledwie. O tam. Wujek piorun. Kolejny z głowy. Nie mam czasu świętować. Niby chroni mnie warstwa izolacyjna w kostiumie, ale nie na dłuższą metę. No wiesz co? Nie. A co tutaj może mieć zdjęcie? Czyżby tu? Zrobione. Jak tak dalej pójdzie, to porobię te zdjęcia biegając po mapie, nie wierzę. W sensie przy zadaniach. O nie, co ty? Co ty? Oj! Chyba mnie trafił piorun. Uwielbiam majestat natury, kiedy nie próbuje mnie zabić. Jejku, jak ja bym przez okno widziała takie pioruny lecące to jest za kimś, kto się tak buja po ścianach. Zaskoczyłby mnie ten ktoś, kto się buja po ścianach. Nie, tu na dół. Pewnie, po co? Było jeszcze tam? Ustawiony. Czyli to jeszcze nie wszystko? O ja cię. Nią, nią. Uwaga. Strefa burzowa. Jeszcze? O. Tam? Nie. Umiem sobie to wszystko naukowo wytłumaczyć, ale i tak czuję, że cały wszechświat się na mnie uwziął. Ja też tak czuję. Co to za burza, która celuje we mnie? Co to jest? Halo? Oburzające, że tak powiem. Got it. Oburzające. Bam! Pół miasta. Miasto jest jak jedna wielka lampa owadobójcza. Tak. Spajdobójcza. A tu chyba jest miejsce, w które by piorun chciał uderzyć. I pomyśleć, że już tu wszędzie tyle zdjęcia robiłam, no. Nabieram w tym wprawy. I to jakiej? Zobacz, jak nam idzie genialnie. Poza tym jednym piorunem, który nas popieścił. Czasem trzeba sobie pozwolić na odrobinę przyjemności. To idzie nam tu całkiem dobrze. Wow. To była przyjemna ściana. Ładnie wyglądała. Pahaha. I w górę. Oj, za daleko. Coś ci się tak wybił. Ups. No więc chyba mnie trafił. Nie czas podziwiać widoki. No. Ale mi życie zabrało. Oburza. Jące. Nie trafiłby mnie, gdybym tam nie odpadł. Nie wybiła się przez przypadek. Żadnych zdjęć po drodze? Jeśli zwolnię, usmażę się jak frytka. Ale nie zwalniamy, co ty przeżycie nam? Piękna prędkość nam się tutaj nabiła, co ty opowiadasz? W ogóle, Spidey. Ja wiem, że takie wybicie się mocno z huśtawki do góry spowalnia nas troszeczkę, ale... Oj. Ona chyba pomocy na mnie wołała. Tam szta daleko? Okej, czas skoczyć do Oscorp Tower. Co tu ma zdjęcie do zrobienia? Oj! Zginę! Ło! Wrócimy tu innym razem, bo pioruny mnie dojechały. I ci panikujący ludzie. Zresztą ja w dobrym kierunku biegnę. To brzmi, jakby już było połączone. Halo?
Ciekawe. No dobra, no polecę tam. Jacy panikarze z tych ludzi. Wejdź na szczyt Oskot. A! No tak. To rzeczywiście już były połączone. Pisk! Pozwolisz, że się trochę od ciebie zahaczymy? Dzięki. Co tu ma mieć zdjęcie zrobione? Pomnik? Pewnie tak. Halo? Unik, unik, unik! W sumie nie wiem. Myślałam, że pomnik. Ale co ja tam wiem? Nie. Oj. Oj. Napromieniowany kawałek. Dawaj, dawaj. Piękne bieganie po ścianach. Muszę je odwrócić od satelitów i skierować na siebie nawzajem. Dziup! Nie! Czemu? O! Dlaczego? Nie rozumiem. Oj, to chyba był jakiś niefortunny piorun po prostu. Udało się! Pająk utkał sieć danych. Wszystkie dane trafiają na serwery Oscorp. Ocaliłem pracę Harego. Teraz w końcu mogę się gdzieś schronić. Teraz mi przykro. Hej, Pete. Spragniony dobrych wieści? Pewnie. Niedobrych mam pod dostatkiem. Właśnie opublikowałam artykuł. Oscorp ogłosił, że stacje Harego dostarczają cennych danych i zostaną w pełni dofinansowane. Żartujesz? To świetnie! Tylko jak to przekazać Haremu? Nigdy do mnie nie oddzwonił. Dziwne. Wiem, jakie to dla niego ważne. Jego mama byłaby dumna. Naprawdę się dla niej postarał. Ty też trochę pomogłeś, Tygrysie. Dobry z ciebie przyjaciel. A z ciebie przyjaciółka. Harry o tym wie, gdziekolwiek jest. Jak najszybciej to przeczytam. Dobra, misję chciałabym zobaczyć. Główna misja. Kod, rozumiem, jest na później, pewnie z DLC. Dobra, jak to wygląda tutaj? Tu mamy wszystko zrobione, więc... Tu nam brakuje jednego, że tak powiem, przestępstwa, więc tam dalej polecimy. Jaka melodia od razu. Dobra, liczę na jakiś rozbój, chłopaki. O, idealnie. Napaść! Muszę ją powstrzymać. Spróbuj walnąć mnie! Uprzedzam, ja oddaję. Uwielbiam lać bandziorów. Dzięki! Dawniej było tu bezpiecznie. Żaden problem. Czyli tu mamy zrobione na 100% elegancko, tu mamy zrobione na 100%, tu nam jeszcze chwilkę zejdzie, bo tam są te Sable paskudstwa, więc chodźmy tam od razu. Do wszystkich, mamy zgłoszenie włamania. Miejsce zdarzenia to Robinson. Musimy go uziemić, bo będzie po nas! Jaka melodia się włączyła. A bo oni uciekają! Dalej, wychodźcie spokój! Jestem... Dalej, chłopcy! Stać nas na więcej! No tak to sobie wymyślili. Co robimy? Co nimi mamy z tym zrobić, co? No nic, poddać się. Fajne, takiego zadania jeszcze nie było. Nie oglądacie horrorów? Nigdy nie można się rozdzielać.
Już mi jakiś snajper z góry celuje. O, oni. No wiem, ale... Oni mnie biją. I mi dokuczają. Jak to tu wygląda jeszcze? Jedno bandytów i cztery Sable. Och, Sable będzie wkurzające. Tam, tam, tam. O, coś jest. Jest. Zaraz się dowiemy, co. Częściej, najpierw dają za bandytów, zauważyłam. A dopiero później Sable. Sable jest tak mocno losowo. O, to jest jednak Sable, dobra. W tej okolicy naprawdę źle się dzieje. Może uda mi się zrobić tu porządek, zanim agenci wezwą posiłki. Te reflektory mają za zadaniem nie zwabić? Dajcie coś bardziej jednoznacznego. O, wiem! Symbol pająka! Nie, pozwaliby was. W jednym odcinku dwa razy ten sam tekst. Spidey. Ops, o! No dobra, chodźmy na nich. Gdzie jesteś? Nie dajcie mu walczyć z powietrza! Nie dajcie mu w ogóle walczyć, co? Ciężko. Te ich zbroje wredne. To jeszcze. A tu. Spadaj. Jeszcze tam się jeden. Koncentracja nawet nam weszła ładnie. Ciekawe, czy właściciele tych budynków każą Sable płacić za wynajem dachów. Może by mogli. O, zdjęcia. Potrzebna pomoc cywilom uwięzionym w aucie po wypadku. Miejsce zdarzenia jest w Douglas. To mi się podoba. I... Magnifik. Magnifik. Elegancko, dobra, tam było gdzieś jakieś zadanie, widziałam. Gdzie ono jest? Halo? Snajperzy. Powiem wam, robienie tych zdjęć w ten sposób. Co ja tu mam? Arcydzieło. Osborne Cafe? Jakieś co to jest? A nie, to po prostu biuro. Chyba mi zniknęło. No i znowu zniknęło mi to na mapie. A to tak lubi. Ciekawe, czy uda mi się znaleźć. Póki jest 50, to wiecie, to jeszcze wpadają, ale... Rozbity samochód. Mocno. Mogą być ranni. Spokojnie, wyciągnę cię. A potem... Kogoś przygniótł samochód. Muszę się śpieszyć. No, a potem przychodzą złoczyńcy. Nie, jest informacja. To ci, co tam biegli, próbują uciec. Dogoń ich. Już prawie! Ale fajny ten strój. Spider-Man! Jacyś bandyci napadli na sklep. Ich kierowca pewnie się cykał. Spowodował wypadek. Muszę znaleźć sprawców. Powinni być wciąż niedaleko. Nią, ale prędkość. Wow. A, jest, są. No weź, przecież byłam tak blisko. No gdzie oni uciekają? Jak oni tam ponawijali w jedną, w drugą stronę? Nie chcę was martwić, ale chyba czeka was dużo godzin nauki jazdy. Raz w prawo. Właśnie widziałam gościa, że siedzi. Dostawa do klienta! A co to zaszło? Czemu to się tak zatrzymało? Coś dziwnego. Jeszcze wsparcie gdzieś jedzie? Nie. Wypadek samochodowy? Przecież jaki wypadek? Co? Co? Jeden ze skażonych. Bursi każą mi cię zabić. Demony są wszędzie. Demony cienia są wszędzie. A ty ich nie widzisz?
On potrzebuje lekarza, nie więzienia. Dopilnuję, żeby się nim zajęli. Bardzo delikatnie się Spidey nim tutaj zajął. Tu centrala Sable. Potrzebny meldunek na temat sytuacji w Spanish Harlem. Zgłasza się patrol opancerzony. Nie widać celu. Wiecie, o jakim celu oni tam mówią, no nie? No, myślę, że wszyscy wiemy, o co im chodziło. Podobają mi się te wyskoki w ten sposób. Ech. No cóż. Przepraszam, czy to jest ekspres miejski? Mhm. I zaczynamy. No, wspaniale, więcej agentów Sable. Jadą. A gdzie moje wsparcie? Mój. Oj. Oj, oj, oj. Aha. Ci byli prostsi troszeczkę niż zazwyczaj. Może zdjątko? Powinniśmy zrobić zdjęcie takim pobitym. Ja tu próbuję dobiec do miejsc, tu gdzie... centrala Sable. Potrzebny meldunek na temat sytuacji w Spanish Harlem. Centrala, grupa cywilów podburza do agresji przeciwko oddziałom pokojowym. Zatrzymujemy i przesłuchujemy prowodyrów. Nikt bezkarnie nie będzie nękał cywilów na mojej warcie. W ten sposób ani nie chronicie, ani nie służycie. Poddaj się albo zginiesz. Wszyscy padli! By złapać tę armatkę właśnie. I tę drugą też jeszcze. Nie tą, tamtą, o. Mhm. Najgorsi są ci, co latają. Właśnie ci. Właśnie ci. Silver Sable chyba kupuje tych gości hurtem. Kolego. Oj, oj. A co ty się jeszcze liczysz jako taki do pobicia? Kolega dostała, ty mu nie pomagasz? Ktoś mnie tam jeszcze niby nie zauważył? To działko, bo... Nie powinienem był ufać Sable. Posunęła się za daleko. Okej. Teraz jak tutaj biegam, to... Oddziały Sable, tu centrala. Jaka sytuacja w Robinson? Posterunek zabezpieczony. Strzelamy do wszystkich obcych. Co? Ale cały posterunek tu mają. Najgorsze są posterunki. No cóż, jakoś sobie z tym poradzimy. Goście z Sable zachowują się jak bandyci. Powinienem się wtrącić? Tak, powinienem. Nie mam przy sobie dowodu, ale mogę udowodnić tożsamość, dając wam łomot. Dobra. Tu drugi kolega obok. Może nam się nie dostanie? Może zdążą zniknąć te dziadostwa? A ty co jesteś taki wytrzymały? No właśnie. Dużo bogi jest niedaleko, że może od razu dostać? Nie. Kobieta!
Coś jakby mnie... Właśnie. Dobra. Niszczyciel mi jeszcze nie wszedł, ale... Myślę, że niedługo wejdzie. Wybuchowym przy ludziach? Dobrze wiedzieć, że Sable poluje też na mnie. Jakbym miał jeszcze mało problemów. You are very welcome. Jak coś to ten... O! Jest 100%! Tylko... Jestem pewna, że gdzieś zdjęcia są jeszcze do zrobienia. Ojej, a ja też koniecznie chcę te zdjęcia mieć. Ja lubię takie znajdźki robić. Jeżeli mi się ich nie uda zebrać, w trakcie nagrań. A może być już ciężko w tej chwili. Patrzcie, jak tam namierzają wszystko. Mnie w sensie. W sumie nie widziałam, co jest w środku. O, jak to przyjemnie. A tu się normalnie wchodzi. No prawie normalnie zamknięte jest. Gdzie mi z tym strzelaniem w... No. Ale dobra. 100%, 90. No to jazda. Obozy. Obozy! Tu nam jeszcze jeden obóz został i plecak, który zrobimy następnym. Misję zadanie zaczniemy w następnym. Misję dodatkowe miałam na myśli. Misję zadanie. Zrobimy sobie jeszcze obóz dzisiaj. To będzie długi odcinek. Mam nadzieję, że się wam spodoba taki długi. To przez to, że tyle zadań dodatkowych tu robimy. O! Tu centrala. Jaka sytuacja w Meatpacking District? Punkt obserwacyjny działa. Będziemy dawać znać o głównych celach. Czy mam zrobić zdjęcie tam na górze? Nie, tu na dole pewnie. Patrzcie na tę grafikę. Nie? Ale wygląda pięknie. Co jest z drugiej strony? Na górze? Ten tu? O! Drops from the ridge. A nie, czy ja dobrze zaznaczyłam? Ten jest... Tak, ten jest jeszcze nie zrobiony, dobra. Dobra. O, tam jeszcze jest jedno zdjęcie do zrobienia. Jazda, jazda! Czy tutaj też były jeszcze przestępstwa? No coś było. Strzelają do mnie! Przyznam nieskromnie, że to mistrzowski kadr. Bacz co. 15 fotografii na 50. Jak tu jest ładnie. Dziwne, że aż tutaj nie... Tutaj nie kazali nam zrobić zdjęcia. Jak się u niego udało. Ech. Ja muszę to skanowanie tutaj cały czas włączać. Wzywam agentów stacjonujących w Tenderloin. Pamiętacie? Spider-Man miał towarzyszkę Black Cat. Kształtną dziewuszkę w skórzanym wdzianku. Taką, której raczej nie chcielibyśmy przedstawić mamusi. Jak się potem okazało, była złodziejką. Ha! Szok! I niedowierzanie, co? No to słyszałem, że babka wróciła. Niech zgadnę. Spider-Man daje drugą szansę. Czy to dlatego, że jest naiwny, czy sam też jest złodziejem? A może myśli tylko tą swoją pompką do pajęczyny? Spider-Manie, wiem, że mnie słyszysz. Więc pozwól, że cię uprzedzę. Jak mówi stare porzekadło, kto sypia z kotami, budzi się z pchłami. Co jest? Ktoś mi tu krzyczy do ucha. To było z psami? Myślałem, że z kotami, nieważne. Metafora i tak działa! Koty, psy, jeden pies! No było fajne. Yuri, widzę grupę zbiegłych więźniów, którzy zdobyli skądś całkiem niezłą broń. Ostatnie, czego nam teraz trzeba, to strzelaniny na osiedlach mieszkalnych. Dałbyś radę ogarnąć to po cichu? Po cichu może nie do końca, ale strzelaniny postaram się uniknąć. Chyba, że mowa o strzelaniu siecią. Niech będzie. Powodzenia. Patrzę, czy nie mają tu snajperów. Od razu tam coś łazi na górze.
Zagrajmy w ciszę. Zagrajmy w ciszę. Ach, satysfakcja. Wiem, mogłem zadzwonić. Tam jeszcze, tam gdzieś dalej jest kolega. To jest naprawdę przyjemne takich rozwalać. Dobra, tu ktoś jeszcze jest. Hej! Ludzie tu pracują! No właśnie, cichutko. Chętnie przywaliłbym panu. Wstawaj, Domi! No już, wstawaj! Tam jest jeszcze pojedynczy kolega. Ale bez gadania. Kurwa, Jasona! Ło, jak wyszli z tych... To Spider-Man! Załatwcie go! Widzieliście? 15 idealnych uników i 15 wykończeń. No, uniki... A nie ten klawisz znowu. Uwaga! Granat! Wrócę do pudła! Nie? Coś czuję, że może jednak wrócisz. Uwaga! Właściwie to... Właśnie. Ach, znowu przez przypadek strzeliłam. Dopiero co zwiali stratwy, a już im się tak śpieszy z powrotem. Sodo! Uwaga! Granat! Chodźcie na wykończenia. Ja uwielbiam wykończenia. Ściągnie go do ściany? Przyciągnie go do siebie. Posiłki! Ej, panowie, w ten sposób nie zasłużycie sobie na warunkowe! Uwaga! Uwaga! No, spróbuj mnie walnąć! Mówisz? Chodź. Spidermanie, dostałam doniesienie o strzałach. Mogę to potwierdzić, ale na szczęście nie ma ofiar. Spraw, żeby tak pozostało. Wszyscy co do jednego we mnie celują, więc uwierz mi, mnie też na tym zależy. No. Nie dajcie się okrążyć! Zabiję cię! Czemu od razu takie ciężkie słowa? To trochę przykre, że bandyci mają więcej przyjaciół ode mnie. Jakby trochę... Czy jesteś tutaj sam, czy jeszcze... Oj! Uwaga! Przygotuj się na cierpienie! Czekaj, trzeba tutaj kogoś trochę... Nie dajcie się zastraszyć! Jeszcze kogoś? Yeah! Bierzcie się w garść! Wygrywa! Nie dajcie się porazić! Drogi! O, patrzył. A, chodźcie! Och, ile bym dał, żeby chociaż raz do walki dołączył ktoś, kto chce pomóc mnie. Albo żeby chociaż mi nie chciał zaszkodzić. No nie? Ojej, spaj. Wykonasz się, co potrafię. Zdecydowanie mój ulubiony superbohater. Ma ze wszystkich. O, z Marvela na pewno. Hej, Spidey! Łap! Uwaga! Nigdy nie wrócę do miejsca! Tylko jeden facet, jak może wygrywa! Sudo! Rzucam granat! Zabolało, co? A. Uwaga! Nie uchylisz się! Ej, Spidey! Łap! Przykro mi niestety mówić, ale... Nie zawsze... To twój koniec! Och. Masz, masz. Yuri, więźniowie z bronią już czekają zapakowani w sieć.
Dzięki. Nie dalibyśmy rady zatrzymać ich bez przypadkowych ofiar. Mam nadzieję, że mieszkańcy ci podziękują. No ja też mam taką nadzieję. Dobre wieści. Jeden z pojmanych zbiegów wyjawił, że przestali zakładać bazy. A co to spowodowało? Ty! Stwierdzili, że przez te bazy zbyt łatwo ich namierzyć. Wrócili do błądzenia po mieście w małych grupach. Polowanie na mniejsze statka jest czasochłonne, ale bezpieczniejsze. Zwłaszcza dla miasta. Dokładnie. Dobra robota. Thank you. Dziękuję. Yeah, ale się cieszę. Uhu. Misje poboczne, plecak i przestępstwa Sable. Dobra. To wszystko w kolejnym odcinku, a teraz dzięki za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i nie trzymajcie się ciepło. O, jeszcze wam pokażę. Niech sobie zakrzyczy ten żart. Gdzie jest ten żenujący żart prowadzącego? Jest. Uwaga. Nie. Co mam niezaładowane? Nie mogę go włączyć? Niech, to w następnym. Yahoo!